Witam Państwa. Dziś moim gościem jest Mateusz Sudoł, współorganizator inicjatywy Fuck Up Night Koszalin. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Właśnie na czym polega ta inicjatywa? Inicjatywa tak naprawdę w skrócie, żeby o niej powiedzieć, polega na tym, że opowiadamy o swoich porażkach. Trójka prelegentów, bo mniej więcej tyle prelegentów jest na naszych eventach. Trójka prelegentów opowiada o tym, co im się nie udało gdzieś po drodze do sukcesu, co się nie powiodło, co mogli zrobić lepiej, który projekt i dlaczego się nie powiódł przede wszystkim, bo dlaczego to ważne pytanie. Czyli w skrócie, w dużej mierze będziemy cały czas opowiadać o porażce i o tym dlaczego i jakie wnioski. Skąd pochodzi pomysł, bo to nie jest polska inicjatywa? Nie, nie jest polska inicjatywa, 2012 rok, Meksyk. Tam piątka znajomych zebrała się po to, żeby właściwie trochę poopowiadać sobie przy piwie w dosyć luźny sposób o tym, co im się po drodze gdzieś nie udało. Mieli dosyć już takiej manii, czy też reklamy, marketingu sukcesu, który mówił o tym, że wszystkim się udaje, wszystko się udaje i zawsze się powiedzie. No i nagle stwierdzili, że warto byłoby to powtarzać, warto byłoby to powtarzać cyklicznie, więc ta piątka znajomych wzięła swoich znajomych, ci znajomi wzięli swoich znajomych. No i tak ten event zaczął się powtarzać miesiąc w miesiąc. Potem inne miasta stwierdziły, że też warto praktycznie opowiadać o swoich porażkach. No i tak doszliśmy od 2012 roku, dziś mamy 2017 rok, 5 lat. Ponad 70 krajów, ponad 250 miast, nie ma nas tylko na Antarktydzie. A skąd się wziął pomysł, żeby zorganizować to także w Koszalinie? I od kiedy? Od kiedy? Pomysł tak naprawdę wziął się już w zeszłym roku. Na początku zeszłego roku Krzysztof Głowacki, współorganizator, mówi do mnie, choć jest w Gdańsku, w Trójmieście tak naprawdę, bo tamten fuck up to jest całe Trójmiasto, jest tam event, który może nam się spodobać, może warto byłoby go przenieść także do Koszalina. Pojechaliśmy i faktycznie byliśmy zaskoczeni przede wszystkim atmosferą, tym jak ludzie otwarcie pytają prelegenta, jak w ogóle publika nie ma żadnych barier pomiędzy sobą i pomiędzy prelegentem. I to nas urzekło. Z Jarkiem Łojewskim, który prawdopodobnie się pojawi teraz na naszym fuck-upie na czwartej edycji w Koszalinie. Mówimy o nim król fuck-upu w Polsce, bo to on ten fuck-up do Polski tak naprawdę przyprowadził. I z Jarkiem Łojewskim wtedy siedliśmy i zapytaliśmy Jarek, co trzeba zrobić, żebyśmy mogli mieć ten event w Koszalinie i jak zrobić go dobrze. I tak naprawdę od zeszłego roku ten pomysł dojrzewał od początku roku do powiedzmy wakacje już potem były takim martwym okresem, w którym jednak woleliśmy nie zaczynać, bo różnie z publiką i stąd odpaliliśmy na jesień zeszłego roku. Trochę już pan odpowiedział, jak to się odbywa, ale skąd się biorą prelegenci? Skąd są te osoby, które chcą opowiedzieć o tej swojej porażce? To jest trudne pytanie, bo z jednej strony to są osoby, które są też z naszego otoczenia, natomiast bardzo duża część naszych partnerów angażuje się w to, żeby tych prelegentów znaleźć, żeby też z nimi porozmawiać, zachęcić, bo no, umówmy się, opowiadanie o swoich porażkach publicznie, gdzie mamy 150-200 osób na sali i często pierwszy raz mamy okazję opowiedzieć o tych porażkach większemu gronu, no to jest wyzwanie, to jest jednak coś trudnego i niełatwo jest znaleźć tych prelegentów, bo wydaje nam się, że każdy, kto doszedł do pewnego etapu swojej kariery zawodowej, doszedł do sukcesu, tą porażkę gdzieś popełnił. Nie ma osób, które dochodzą do sukcesu, porażki nie popełniły, tylko nie każdy chce o tym opowiadać. Więc są pewne trudności, natomiast gro partnerów, którzy nas wspierają, wspierają nas także akurat w tym temacie, czyli w pozyskiwaniu prelegentów. I to są prelegenci, na razie wydaje nam się, że możemy użyć hasła tutaj z Koszalina regionalnie, natomiast następna edycja, no to będzie między innymi właśnie Jarek Łojewski, no i też chcemy wychodzić trochę szerzej, jeśli chodzi o prelegentów, bo za chwilę nam się skończą osoby, które porażkę gdzieś popełniły. Właśnie mówił pan, że na widowni około 200 osób, to sporo ludzi chce słuchać o porażkach innych. Zainteresowanie duże. Tak. Przede wszystkim sami byliśmy zaskoczeni podczas pierwszej edycji, bo pierwsza edycja 80 do 100 osób tak naprawdę się pojawiło i to był nowy event, więc już wtedy byliśmy zaskoczeni. Chociaż zrobiliśmy to trochę tak jak w Meksyku, czyli my swoich znajomych, oni swoich znajomych. Natomiast już teraz faktycznie widzimy, że zainteresowanie jest duże. Przychodzi coraz więcej osób zaczyna deklarować, że będzie się pojawiało częściej.
No i też zaczyna taki pierwiastek magii nam się pojawiać, dlaczego ta impreza jest tak replikowalna, dlaczego ona w tylu miejscach się pojawia, bo nagle się robi wokół tego fajna społeczność. Ludzie, którzy poza tym, że chcą posłuchać o czyjejś porażce, co jest delikatnie perwersyjne, natomiast chodzi o to też, jaka tam jest atmosfera, że wymieniamy się kontaktami, rozmawiamy ze sobą. Ci prelegenci potem są pośród publiki, można z nimi porozmawiać, więc też nam się wydaje, i to nas urzekło w fakapie, że dużo łatwiej jest nauczyć kogoś, czego nie robić, niż co zrobić. Czyli dużo łatwiej jest powiedzieć mu: uważaj, nie rób, nie wsadzaj gwoździa do kontaktu, bo coś się stanie, niż przedstawić receptę na sukces, jak ten kontakt, powiedzmy, zrobić, jak stworzyć coś, bo sukcesy są rzadko replikowalne. No właśnie, jaki jest sens mówienia o porażkach? Ja rozumiem, że to są osoby, które przeżyły porażkę, popełniły błąd, ale jednak sukces odniosły. Tak, w dużej mierze. Czy niekoniecznie? Tak. Czy są takie osoby, które mówią, że poniosły porażkę i tak już zostało? Nie, wydaje nam się, że też, żeby móc powiedzieć o porażce i żeby w ogóle ją dostrzec, co się źle zrobiło, musi minąć jakiś okres czasu i też zauważamy, że ten sukces potem się pojawia. On w dużej mierze wynika z tego, że ta porażka była, bo jeśli ktoś wyciąga wnioski, no to jest bogatsze o tą wiedzę przede wszystkim z tej porażki i chcemy się tą wiedzą dzielić. Więc z perspektywy słuchacza sens mówienia o porażce jest taki, że on się dowie, co można zrobić lepiej, co można zrobić inaczej, czego nie robić. A z perspektywy prelegenta my słyszymy i słyszeliśmy często takie słowo jak katarzis, takie oczyszczenie, bo ktoś powiedział o czymś, co mu się nie udało, może długo gdzieś to w nim tkwiło. No i w dużej mierze to, że chce się uczyć innych, coś im przekazać. Było już kilka edycji. Kto mówił już o swojej porażce i jakie popełniał błędy? Od pierwszej edycji Borys Kowalski. Borys opowiadał o tym, jak warto rozdzielić, że warto właściwie rozdzielić życie zawodowe od życia towarzyskiego, że tak naprawdę gdzieś łączenie tych relacji zawodowych z prywatnymi może przynieść zgubę. Był również Maciej Staśkiewicz. Maciej mówił o tym, że trzeba dobrze dobierać sobie partnerów do swojego interesu i otaczać się właściwymi ludźmi. Był Radosław Bartosik. Radosław mówił o tym, jak prywatne rzeczy, które się dzieją w prywatnym życiu, jak wpływają na nasze funkcjonowanie zawodowe, na nasze funkcjonowanie codziennie wobec pracowników i jak sobie poradzić z jakimiś rzeczami, które nam się dzieją w życiu prywatnym, niekoniecznie dobrymi, tak żeby nie przekładało się na porażkę w życiu zawodowym. Na drugim fakapie mieliśmy także Bartka Łańcuckiego. Bartek opowiadał o swoich początkach jako przedsiębiorcy i o tym, jak finansowanie przedsiębiorstwa i koszty, jak to zbilansować, jak poukładać tak, żeby to przedsiębiorstwo mogło przetrwać. I drugim prelegentem był Daniel Król. To już właściwie trzeci, drugi w kolejności. Trzecim prelegentem był Daniel Król. Daniel opowiadał dosyć ciekawą i zabawną historię. Można ją też na YouTubie zobaczyć u nas. On opowiadał o swoim projekcie, który realizował. To był projekt graficzny i ktoś zgłosił zastrzeżenia, jeśli chodzi o prawa autorskie do tego projektu. Więc to jest dosyć zabawna, ciekawa historia. Na ostatnim fakapie, który odbywał się w zeszłym miesiącu, mieliśmy Krzysztofa Burzyńskiego. Krzysztof opowiadał o pozyskiwaniu finansowania z Unii Europejskiej i o tym, jak ciężko zarządza się takim projektem. A możemy się pokusić już o taką listę głównych błędów? I jeszcze ostatnie nazwisko. Marcin Borchardt, bo to mi zostało. Marcin opowiadał o życiu aktora w naszym mieście i o marzenia versus rzeczywistość, jeśli chodzi o życie aktorskie. A lista głównych błędów, mówimy lokalnie, czy o tym, co już widzimy? Co widzimy? Jaką tendencję globalnie? Globalnie Janik, czyli CEO Fuck Up Nights, stworzyli też laboratorium porażki, czyli miejsce, w którym badają porażki biznesowe, starają się znaleźć jakiś wspólny mianownik tych porażek. I głównym powodem jest po pierwsze duże koszty przedsiębiorstw, czyli zanim jeszcze tak naprawdę zdążymy się rozkręcić, mamy już ładne biuro w centrum miasta,
Chociaż to biuro jest nam niekoniecznie potrzebne, bo moglibyśmy się kontaktować z klientami na Skype albo umawiać w kawiarni. Brak finansowania, to znaczy ludzie myślą, że szybciej przyjdą zyski z tego, co robią, niż faktycznie przychodzą. Czyli trochę patrzymy zbyt optymistycznie na nasze przychody, no i wówczas w pewnym momencie finansowanie się kończy, nie stać nas na opłacenie rachunków, pracowników, interes się zamyka, wystarczyłoby po prostu to finansowanie zdobyć na kilka miesięcy dłużej. Otoczenie się faktycznie odpowiednimi ludźmi, czyli specjalistami w danej dziedzinie, i ten główne fuck-upy, które się pojawiają, one się pojawiają właśnie po tej stronie finansowania. Dopiero potem sprzedaż, marketing, natomiast numer jeden to zawsze będzie finansowanie, czyli albo źle przewidziane zyski, albo złe gospodarowanie kosztami. Kolejna impreza w marcu. Kiedy i kto może przyjść posłuchać? W marcu, owszem, 25 marca noc szkoleń. Jako fundację organizujemy także noc szkoleń. Wraz z agencją 123 Koncept organizujemy noc szkoleń, czyli miejsce, gdzie na Politechnice 16 szkoleń w jednym miejscu, event po raz drugi w Koszalinie, po raz czwarty w Polsce, tak jak jest Noc Muzeów, tak będzie teraz noc szkoleń, więc zachęcamy 25 marca, żeby się na tych szkoleniach pojawić i już się teraz zapisywać. Natomiast 25 kwietnia czwarta edycja Fuck Up Nights w Teatrze Varieté Muze. Póki co nie będziemy zdradzać jeszcze prelegentów, chociaż jak rozmawiamy między sobą w naszej społeczności i mówimy o tym, kto się może pojawić, to wszyscy robią duże oczy, że faktycznie będzie to interesujące. No przyjedzie na pewno, to już możemy zdradzić, właśnie to już mówiłem wcześniej, więc to nie będzie żadna tajemnica. Jarek Łojewski, czyli król fuck-upu w Polsce. Jarek jest zaskoczony z tego, co się dowiedzieliśmy, jak w Koszalinie ten event organizujemy, bo fuck-up jest w 7 miastach w Polsce. No i my jako najmniejsze miasto, tak bałwochwalczo nie chciałbym mówić, ale wyglądamy dobrze na tle innych miast i pod względem frekwencji, i pod względem tego, jak to wygląda, w jakich miejscach się to odbywa. No więc Jarek chce do nas przyjechać, podzielić się z nami swoją porażką, ale też zobaczyć, jak to wygląda od środka. No i też ostatnio Koszalinem zainteresował się sam CEO Janik Kwik z Meksyku, z którym gdzieś tam sobie mailowaliśmy o tym, jak to u nas wygląda i jak ten event jest organizowany. Ja bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Dziękuję państwu.